jeszcze z daleka zrobię, żeby cała była. Witam, Przemek Malec, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Dlaczego tutaj? No, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska mówi sama za siebie. Jesteśmy zawsze blisko z motocyklistami, sami korzystamy z motocykli na co dzień. Budujemy takie maszyny, wdrażamy do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i te motocykle nieodpłatnie w ramach wolontariatu pełnią dyżury. W tej chwili mamy wybudowanych 13 takich motocykli w całej Polsce, pełnimy dyżury w 4 województwach, pracujemy nad uruchomieniem kolejnych motocykli. Tak jak Pani powiedziała, święto motocykla, targi motocyklowe, staramy się promować tego ideę motocykla ratunkowego wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. W związku z tym pojawiamy się na takich imprezach jak tutaj. Czy w dzisiejszych czasach to właśnie motocykl nie przejmie roli samochodu ze względu na łatwość przejazdu i na to, że mało pali? Motocykl nigdy nie przejmie roli czterokołowej karetki, takiej tradycyjnej. Natomiast doskonale uzupełnia łańcuch ratunkowy, tą lukę łańcucha ratunkowego. Pozwala dotrzeć szybciej, sprawniej właśnie w miejscach, gdzie karetka nie jest w stanie od razu bezpośrednio podjechać. Natomiast zawsze ten, przy poważniejszych stanach szczególnie, ten tradycyjny zespół ratownictwa medycznego będzie finalnie potrzebny. Ale wiele razy zdarza się, że to najważniejszy jest ratownik, żeby wiedział, jak zabezpieczyć samo zdarzenie. Powiem nawet więcej. Jednym z naszych celi statutowych i jednym z naszych działań jest również prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy, bo najważniejszy nawet nie jest ratownik. Najważniejszy jest świadek zdarzenia, bo świadek zdarzenia jest już na miejscu i może zacząć działać już. My potrzebujemy na dojazd 5, 10, 15 minut. Bardzo często, że gdyby nie świadkowie zdarzenia, my nie mielibyśmy po co przyjeżdżać. Dlatego skupiamy się również na tym, żeby jak największa ilość tych świadków zdarzenia była osobami przeszkolonymi, wiedzącymi co zrobić. Gdzie szkolicie? Czy jesteście z Wrocławia? Działamy ogólnopolsko, szkolimy generalnie plan naszych szkoleń, czy najbliższe szkolenia można obserwować na naszej stronie Facebooka, na Instagramie również te informacje się pojawiają. Staramy się tych szkoleń organizować jak najwięcej się da. Nie pamiętam w tej chwili, kiedy na terenie Wrocławia najbliższe szkolenie, ale tak jak mówię, jeżeli będziecie chcieli nas obserwować na Facebooku, na pewno tam dowiecie się, będziecie mieli komplet pełnych informacji.